Dobra, siema, siema. No, nie, nie, ten, nie wchodziło mi, sorry. Znaczy, nie, nie wchodziło mi, tylko nie było was na Skype'ie. Nie, nie mogłem do was zadzwonić. Czy my byliśmy cały czas na Skype'ie. Znaczy, tylko, wiesz co, ja mam tylko, na że... chyba z tego, co pamiętam. Ja mam wstępy. Znaczy, mi mignęło, że ty napisałeś do Danielusa, żeby zadzwonił, ale mi to tak mignęło szybko, potem mnie zlikwidowali i zapomniałem o tym. O kurde, czekajcie, bo na beczki płonące stanąłem. Co chciałem wam powiedzieć, że jesteście w przeciwnym teamie. Nie wiem, czy zauważyliście. No, już chyba mnie chyba zdjąłeś raz, z tego co pamiętam. No, w teamie chyba też nawet dwa razy. Ja się dwa razy? No, tak mi się wydaje. Gdzieś tam siedziałeś w jakiejś skrzynce raz? Nie wiem, tego coś nie powiem. W każdym razie, już chcieliście napisać na czacie, że co, zdradziłeś nas? Ale już stwierdziłem, że nie będę tego pisał. Po polsku, szczególnie po polsku, po tym jak kiedyś admin Roya zbanował. Znaczy, kiedyś przecież Royo jak grał z Rokiem, to przecież admin go zbanował za to, że napisał Royo, że nie będzie gadał po angielsku, tylko po polsku. No widzisz, jaki z niego lokalny patriota, a oni tutaj no, tak napisał, go napisał no, po tym jak admin mu kazał mówić po angielsku, napisał no i go zbanował. I go wywalił z serwera. Dobra, dość pieprzenia, czas grania. Czekaj, bo mi to podjeżdża jakiś transporter. O. Ale jestem cały czas pod wrażeniem grafiki. Grafiki czego? Battlefielda? No tak. Ja jestem pod wrażeniem tego, że mi karkant nie działa do teraz. No właśnie, a powiedz mi, dlaczego tak jest. No właśnie, zwierzę wam się. Kupiłem karkanda, zapłaciłem kartą kredytową i tak dalej, no i kurwa nie ma go. To taki, o, taka jest moja historia. No jak to go nie ma? No dostałem w mailu, że wszystko zajebiście, że wiesz, że kupiłem i tak dalej. Ale nie ma go. A nie ma go ani na Originie, ani nie mogę wejść na serwery, ani nic. Ale ja na przykład na Battle.logu dostałem informację, że ty posiadasz karkand. Tak, no ja też dostałem informację. Szkoda tylko, że karkanda nie dostałem. Ale ty kodu nie masz? Czy nie, jak nie, w ogóle nie ma kodu. Jak kupujesz na Originie, to jest napisane, że już kupiłeś grę. Tak, wystarczy, tak, że zaktualizujesz sobie Battlefielda trójkę. No. A pisze, że kod niepotrzebny. Znaczy jest napisane, nie? A ty aktualizowałeś Battlefielda? Co mówisz? Aktualizowałeś Battlefielda? No klikam tam aktualizuję on się, wiesz, mówi, że jest aktualny, nie? Bo on kilka dni temu już tego karkanda tam zasysał przy tym. No dokładnie, patrzę. Dokładnie. Tak, tak, tak. No więc ja nic nie powinno być. Ja też. Ale ty masz te dodatkowe mapki w zestawie map po prawej stronie? No właśnie nie mam, znaczy ogólnie mam, nie? W Battlelogu mam, ale tak wiesz, tak, żeby mieć. I jak chcesz wejść, to pisze ci, że masz niekupionego? Tak, nie, no że nie mam, wiesz, że nie mam map. To nie wejdę, nie? Trzeba mieć karkant i mnie odsyła, żebym se kupił. To dziwne. No właśnie. Ale ja wiesz co, na twoim miejscu bym zainstalował jeszcze raz Battlefielda. No, bo może gdzieś tam giga mi się wydaje, tam ktoś pisał, że po prostu oni czekają na ten, że jakiś gadał z jakimś supportem i mu tam, wiesz, że czekają na płatność kartą, nie? No ale przecież zazwyczaj jest tak, że przecież jak kupujesz Battlefielda, to nie czekają na płatność kartą, nie? Czego byś nie kupił, to wiesz, to masz to, nie? To nie o to chodzi, to chodzi o zaksięgowanie wpłaty, wiesz? Tak, tylko że kartą jak się płaci, to oni sobie tak jakby, wiesz, blokują kasę na koncie. Ja mam zablokowaną tą kasę, nie? No tak działałem płatności kartą. A nagle jest coś takiego, że nie wiem, to oni czekają chyba na przelew, bo coś takiego czytałem gdzieś. No nie fajnie po prostu. No lipa, ale powiem ci, że dużo nie tracisz, nawet jeśli. Czemu? Na przykład no, mnie ogólnie nie powala, chociaż no, są nowe mapy, więc zawsze jakieś tam urozmaicenie. Ale tak, żeby był jakiś opas szczęki, bo coś fajnego wymyślili czy coś, to niekoniecznie. Z takich fajnych rzeczy, z nowości, no to jest fajny tryb, kurde. Jaki tryb? Musiałeś teraz to zrobić? Jak ci opowiadam? Świnioty? A nie wiedziałem, że to ty. Już zabiłem właśnie pięciu typów już chyba w sumie, jak tędy w lat. Mnie też zabiłeś trochę. No, jest jeden. Fajny nowy tryb. Tryb podbój i najazd. To jest tak, że zaczynasz, jak zaczynasz mecz, to jeden zespół zaczyna tylko z zajętymi flagami, a jeden tylko z jedną bazą. No i ci, co mają flagi, muszą bronić flag, bo jak nie obronią ich, to pewnie przegrają. Do końca jeszcze nie obczaiłem. A coś takiego, a to niezłe. No, zajebiste jest, mówię ci, bo to bardziej trzeba współpracować ze sobą. Wszyscy po prostu, którzy są, nie? To muszą współpracować. Bo jak stracisz flagi, to jest dupa.
no coś innego, nie? W sumie nawet bym nie wpadł, wiesz, bo tu już się mogą ludziom pomysły kończyć, znaczy tym deweloperom, ale jednak jeszcze na coś wpadną. Ta, no zawsze coś tam nowego. Ale tak jak mówię, bez rewelacji, te mapki są takie... No są nowe, inne i tak dalej, i tak dalej. No, ale podobno są lepsze od tych, co teraz. Te podstawowe mapki mi się bardziej podobają niż tak? Tamte. No, te nie są wiem, ja słyszałem opinie, że są o wiele lepsze niby i jest zajebiście, ale no wiesz jak to jest. Ludzie, wystarczy, że coś nowego dasz i już ludzie twierdzą, że to jest lepsze, nie, bo jest nowe. No właśnie, na tej zasadzie to działa, dokładnie, tak jak mówisz. A ja na przykład nie zgadzam się z tym, bo bez rewelacji jest po prostu. Myślę, że jakby oni stworzyli cztery całkowicie nowe mapy, to by było, były ciekawsze, ale do tych też ogólnie nic nie mam, tylko że no to tak mówię, bez rewelacji. No kurde, zabił mi jakiś koleś za rogu. Aj. No ale trochę się zdenerwowałem, bo wiecie jak to człowiek ma tego. No. Napalił się, nie, już kartą kurwa płacę, mówię. A nie czekam tam na Empik czy Tesco. Kupię se przez neta. No i jestem w dupie. Tyle, no wszyscy ja teraz, se grają, ja Karkanda, tylko nie ja. Ja zamówiłem dwa dni temu przez grę online. Zapłaciłem, już dostałem wiadomość na mailu, że została wysłana wczoraj o 15, także teraz czekam aż przyślą mi pocztą. Mam nadzieję, że przyślą mi będzie działać chyba. Powinna, no w sumie nie. No. Nie zapowiada się, żeby nie działała. Miejmy taką nadzieję, no ja mam nadzieję, że... Ale dopóki nie dostanę, to nie mam zamiaru nawet oglądać tych mapek w internecie, czy tam Uroka, czy kogokolwiek innego. A, no ja też nie oglądam. Znaczy, ja nie, ogólnie nie oglądam nie... gameplay i let's play, bo mi się nie chce. Chyba, że znaczy chciałem jakąś grę obczaić. Ja sobie obejrzałem ogólnie wszystkie mecze Roka i Roya po multiplayera, bo kooperacja mnie nie interesuje, bo jest dla mnie kiepska, jeśli chodzi o Battlefielda. Natomiast wszystkie filmiki multiplayera Roka i Roya się obejrzałem. A natomiast nie biorę się w ogóle za te nowe mapy z Karkandu, to co Rok nagrał. Stwierdziłem, że dopóki nie będę mieć swojej gry wersji i sam nie sprawdzę, to nie będę oglądał kogokolwiek innego. No ja tam, ja ogólnie nie oglądam żadnych gameplay, no chyba, że mam, chyba że Robiat sobie robię albo coś takiego, to wtedy coś tam puszczę, żeby mi leciało w tle. A tak to mi się nie chce, no sam sobie wolę pograć i tyle, jak mam czas, to gram sam. A nie oglądam, jakbym nie miał gry, nie wiem, komputer bym miał za słaby albo coś, to może bym sobie, wiesz... kombinował. To tu uważajcie, bo tu jest... Tutaj, uważajcie, za dane uważaj, bo tu jest... Chuj, was głupie zabili, tak się tą tak, głupią drogą próbuję podejść. Masakra. Chyba, że jesteśmy w przeciwnych teamach. Ale jestem z duchem, nie wiem czy widzicie duszkina. No niestety. Tak, widzieliśmy właśnie. Duchu jest przejebany, powiem wam. Jako on potrafi wyniki czasem wycisnąć. To jest masakra po prostu. Są... A to jest taki typowy fan Battlefielda, czy po nie, to jest typowy koleś, który potrafi grać kurwa w FPS bardzo dobrze. Wiesz, wszystkie bronie wie, która jest dobra, która jest zła. Wali heady same. Aha. Wiesz. Od jak dawna gra w takie typy, a nie mam pojęcia, rzeczy? Ale nie mam pojęcia, ale nie wiem jak od jak dawna, ale tu już ma 200 godzin nabite, więc wiesz, to też robi swoje. Jezu. Nie, przecież on ma 60 level, czy 62, kurwa, nie wiem czy można mieć w ogóle. Tych orzełków to ma tam razy 15 no właśnie, czy 16. No właśnie, jakieś tam orzełki są po prostu. No, masz razy 16 tych orzełków, nie, więc wiesz. A ja sobie ostatnio zacząłem rozwijać nową klasę. Ja też. Żeby było trudniej. Kurde, ja też. Ale ty, dane jak się okazało, ja odblokowałem wszystkie możliwe rzeczy do tej mojego, do tego mojego CKM-a ze wsparcia. Wszystko możliwe odblokowałem już. To aż byłem zdziwiony, że wszystko się odblokowałem. Ja teraz zmieniłem sobie broń na jakieś KH 2002 czy 2, coś takiego. Medykiem podobno zajebiste to jest, nie wiem, ale używam. Znaczy fajnie, to jest dwa strzały robi tylko, nie? No, nie lubię takiej broni. No ja też nie lubiłem nigdy tym M coś tam, nie? Ale to akurat całkiem zajebiście działa, bo da się strasznie szybko strzelać, prawie jak tym, prawie jak z automatu. I strasznie... Ale ma w magazynku? W magazynku chyba 30, nie wiem, teraz jest hardcore, to nie widzę, ale dużo ma w magazynku. Ogólnie dużo ma w magazynku i mówię, da się strzelać jak z automatu.
Najlepiej działa na taki midrange, bo z bliska jednak z biodra nie strzelisz takiej serii, która kogoś zabije, wiesz, szybciej niż jak ktoś inny, wiesz, ci walnie z biodra. No, no. To jest gorzej na blisko, ale, ale jak dobrze wyciśniesz, to i na blisko kogoś, wiesz, rozwalisz. Cholera. No ja. Też leżę. Fuck. Ja jak coś to nagrywam wszystko, mam nadzieję, że nie macie nic przeciwko. Nie, co ty? Ja. No wcześniej nagrywałem, ale ten... Ale... No ale mi się mapa skończyła i żeście zadzwonili tu. O. Ja sobie wyłączyłem czat. Żebym to zaśmiało miejsce. No gdzie mnie zrespiło w rozstawieniu Amerykanów? A i chciałem z Granite Launchera zabić czołg. Ja teraz powoli czekam, aż mi się odblokuje F2000, bo podobno ta broń jest dość dobra. To wielokrotnie, jest F2000? Wielokrotnie byłem likwidowany ze F2000. Aha, nawet tak, danie, tak, ale mówię, to KH jest lepsze od tego F2000. Znerfowali to F2000, no było zajebiste kiedyś. No ja w tej chwili używam UMP45, tej samej broni, co używał rok w multiplayerze, jak grał z Royem. No i ja byłem pod wrażeniem ogólnie jego stabilności podczas strzału. Tłumik dźwięku jest zarąbisty. Właśnie, znaczy tłumik do kołpania. Ja pierdolę, zabił mnie tłumik dźwięku. Tłumik dźwięku, no nie wiem, ja zazwyczaj tych dodatków nie używam, chociaż teraz jakiś tam sobie wcisnąłem. Znaczy ja do tego mojego, co mam, czyli do UMP bodajże 45, ja chcę odblokować sobie holograficzny i do tego tłumik dźwięku i najlepiej jeszcze latarkę, jeśli mi się uda. Takie komplecie chcę mieć i z takim czymś będę łaził. A ja tej latarki nie lubię, powiem ci. Kurde. A celownika na przykład w ogóle teraz żadnego nie noszę. Ha, ja pierdmoździerz. Leżę w kartonach. Hanka. Ja też leżę w kartonach i martwy. Nie, nie w kartonach, ale martwy. Jak? E macie? Skąd macie E? Jakie E? No, punkt E. Się stworzył. Battlelog się z tym Battlelog stworzył. Trzeba was tam pocisnąć ostro. Ale to go zdjąłem. Kurde! To chyba ja cię zabiłem. Nie masz powiedziałeś. Powiedziałeś kurde w tym samym momencie, co cię zabijałem i stwierdziłem, o kurde, teraz to ja bym prawie typa miałem na muszce i... Nie typa, tylko mnie. Ciebie? Ale tak. Zwątpiłem. Zwątpiłem przez chwilę. To masz w barze. Czekaj, B. Spodczane gwiazdy. Nie trzeba byłoby się, tak powiem, skomasować na jedną drużynę. No właśnie. I wtedy powymiatać. I powymiatać. Tak, o, ty, zanim dany, ja będę... mapa metro, B3. I napierdalać, tak dosłownie mówiąc. Znaczy nie wiem, czy ty są akurat preferujesz metro. Ja lubię metro bardzo. To był przykład. Lubisz? To był przykład tylko, tak? No. Kurwa, znów mnie zabili, a dopiero teraz to się wyobraźmy, my B3 w metrze i napieprzamy w 64. No, na, tam na mapie. Było nieźle. Metro w 64. Oczywiście, a myślisz, że co, że jakie myśmy mistrzy wcześniej byli? Ja ostatnio natłukłem 30 na tamtym. No w metrze, to się da natłuć. Ja natłukłem 6500 punktów na samej reanimacji. To jest bardzo dobra mapa, żeby sobie punktów nabić. Przy okazji. No nie zdążyłem dobiec, pizdo. Kto tu się ukrywa? Jakiś mak. Odsuń się mi, kurna człowieku, bo nic nie widzę. No co za debil, mówię, odsuń się po nie. Ale ich pocisnąłem, o kurde, trzech zabiłem chyba. No, debil mi stanął na linii ognia, no i co mogłem zrobić? Albo zabić jego, albo... No i zajebiście team kill, kuźwa, co za typ. Akurat jak miałem takiego... Ach. Oh! Fuck. Ale... Ten ostatni wasz filmik, są to zajebiste po prostu. A powiem ci, że tak nawet nie wiedziałem, czy kto wrzucać. Bo nie wiedziałem, czy ktoś się zrozumie nasze żarty. Zajebiste to było. Zastanawiałem się, czy ludzie, wiesz, czy ludzie strzają, o co chodzi. I jeszcze się bałem, że muzułmanie się dopieprzą. Nie, no co, to bez przesady. Aj!
A i dostałem. To był taki filmik na 200 widza. No ale naprawdę udany. Mega, mega się uśmiałem. Ale to jaki film, bo nie jestem w temacie. Jak zwykle zresztą. Trochę dźwięk sobie ściszę. A tam taki filmik nakręciliśmy na bazarze. Jako sprzedawcy. Taki trochę odgrywanie postaci. Ale dobre motywy były z tym, jak ktoś do was podbiegł i tak chyba nie obczaił, o co chodzi. Ta, i się gapił na nas. Koleś się na nas lampi. Tak. No, a ja się odwracam i jem go z shotguna. No, to było zajebiste. Też się zdziwiłem, chyba tak samo jak on. Później jak te C4 podkładałeś, to też było niezłe. No, C4, ale tam więcej, albo a jak tego MAV żeśmy spotkali stojącego. Ten taki, wiesz, latający ten zwiadowczy helikopterek. A to też było dobre, no. Tam. A i z tym, wy tam chyba rower też wyczailiście, nie? Ta, rower gdzieś po drodze. Kurwa, jaki snajper tam jakiś. Kurde, co jest? Jednym strzałem mnie zabija. No powiem ci, że mieliśmy, że żeśmy się wkręcili tak serio, wiesz. Bo to na spontanie poszło od razu. No, domyślam się, te lodówki później. No lodówki, wszystko, stary, czego ja mu tam nie opychałem, bo tego było 20 minut, ja to do 5 skróciłem, nie? $1 No nie, no znów mnie zabili. A to nie ten sam koleś mnie ciągle zabija, tylko w różnych częściach mapy. Oj, no a z jogurtem chciałem coś pograć, ale on jakoś tak ten... Miał mieć 4 dni wolnego, nie? Już się cieszyłem, mówię, nakręcimy 100 godzin filmu. Do końca życia będę wrzucał na YouTube'a. I nie wiem, i wydaje mi się, że chyba... Czekaj, co on ściągnął za grę? Niech ja sobie przypomnę. Tą taką... Traina chyba se kupił, coś takiego i pobierał i chyba w końcu pobrał. Tą taką zręcznościówkę. No, Trine, tak? Trine to się czyta? Train 2. No, to właśnie, o, koniec. No, w końcu. No, to właśnie to sobie chyba ten, to sobie chyba kupił i teraz ciśnie, nie chce mi się przyznać. Nie chce mi złamać serca, że nie chce ze mną grać. Ale to jest niezłe, powiem ci, to jest fajna produkcja, a najlepsze jest to, że to Finowie robią. Też słyszałem, tylko słyszałem, że to 5 godzin zabawy jest, czy coś takiego. Ale wiesz co, to ma zajebistego koopa i można się bawić i bawić, a poza tym jest masa zagadek po drodze do rozwiązania. I tak naprawdę jak robisz kampanię, to na początku nie jesteś w stanie ogarnąć tych wszystkich ukrytych na przykład miejsc, gdzie można coś zrobić. Dopiero jak sobie pograsz później na spokojnie, na luzie, to ma...